Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów.pl. Dzisiaj mamy 31 października, nieco wcześniej nagrywamy komentarz, gdyż sporo interesujących rzeczy się dzieje na rynku. No i tradycyjnie wykonujemy analizę comiesięczną podsumowującą październik i zastanowimy się nad pomysłami na nadchodzący miesiąc. W tym miesiącu potwierdziła się stare rynkowe powiedzenie, że kiedy wszyscy są pesymistami, bądź optymistą. Rzeczywiście miesiąc temu wydawało się, że już może tylko spadać. Okazało się zupełnie inaczej. I mamy bardzo duży biały korpus na indeksie S&P 500. Przypominam, że no, to nie było zaskoczeniem. Ten duży biały korpus był poprzedzony 5 czarnymi korpusami na S&P 500, które w perspektywie ostatnich 10 lat tylko raz miała taka miejsce sytuacja rynkowa, dokładnie na początku poprzedniej bessy w 2007 roku, i wtedy mieliśmy duży ruch powrotny do średniej 15-miesięcznej i wraz z zatrzymaniem, podobnie jak teraz w okolicy średniej 45-miesięcznej, więc no, rynek powtórzył to samo, a nawet zrobił więcej, to znaczy mamy zamknięcie miesiąca powyżej średniej 15-miesięcznej na S&P 500. No i cóż, z pesymizmu zaczynamy być optymistami. To znaczy generalnie założenie jest proste. Mamy silny, duży korpus biały na indeksie i od tego momentu połowa tego białego korpusu jest wsparciem i dopóki nie dojdzie do zamknięcia poniżej średniej 15-miesięcznej, no zaczynamy coraz bardziej odważniej myśleć o ewentualnym kupowaniu akcji. Proszę zobaczyć, wsparciem jest połowa białego korpusu, a może nawet całej świecy. W wypadku całej świecy no to są okolice tutaj średniej tych świecy z listopada mniej więcej z zeszłego roku. I tu mamy te wsparcie i dopóki rynek ewentualne spadki teraz będziemy interpretowali jako cofnięcie w tej okolice przed powrotem wzrostów. W przypadku interwału dziennego S&P 500 wyrysowało nam piękny pięciofalowy impuls spadkowy. Proszę bardzo. No i tak jak przypuszczaliśmy, doszło do złapania byków w pułapkę poniżej tych minimów z sierpnia i dynamicznego wyciągnięcia rynku w górę. To, co jest ważne, to to, że doszło do sforsowania średniej 50-dniowej, 100-dniowej i 200-dniowej. Więc ten ruch jest naprawdę mocny i po takim mocnym ruchu no, musimy ewentualne spadki interpretować być może jako ruch powrotny, może do średniej, 100-dniowej, w tym wariancie pesymistycznym nawet do 50-dniowej i powrót wzrostów. Proszę zobaczyć, że indeks technologiczny Nasdaq również jednak mimo wszystko wyrysował tą pięciofalową strukturę. Tutaj mamy indeks, wykres tygodniowy, również wyrysował pięciofalową strukturę, czyli podobnie jak S&P, mimo wszystko my się zastanawialiśmy, widzieliśmy, że jest silniejszy, że może tego nie dokonać, ale jednak mimo wszystko również zszedł na nowe minima, ale jeżeli przerzucimy na indeks technologiczny z setką największych spółek, no to proszę zobaczyć, że tutaj mieliśmy już dywergencję. To znaczy ten indeks nie ponowił tych minimów z sierpnia i wykazał się siłą. Proszę zobaczyć, no, z jaką bessą my mamy, o jakiej bessie my możemy mówić, jeżeli indeks Nasdaq 100 praktycznie już dochodzi w okolice rocznych maksimów. Mówimy tutaj o maksimach z lipca 2011 roku. Już tutaj mamy podejście. Więc proszę zobaczyć, generalnie zakładamy, że być może tutaj również może dojść do złapania byków w pułapkę. Czyli podobnie jak mieliśmy na S&P 500 złapanie niedźwiedzi w pułapkę, tak samo na Nasdaq 100 ewentualne wyjście indeksu na nowe maksima no może być okazją do złapania
długich pozycji w pułapkę i wyciśnięcia ich w dół, ale generalnie zakładamy, że to będzie korekta przed kontynuacją zwyżki. W przypadku tego indeksu, który najbardziej jakby został dotknięty ostatnią przeceną, czyli mówimy tutaj o indeksie niemieckim DAX, również mieliśmy do czynienia z mocnym odreagowaniem. Przypominam, że to odreagowanie jakby nie wzięło się znikąd, to znaczy było poprzedzone dywergencjami między indeksem niemieckim a amerykańskim S&P 500, więc to było jakby oznaką tego, że mimo wszystko na rynku nie jest tak źle, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. I rzeczywiście rynek dostał mocny impuls wzrostowy, wyłamał DAX średnią 50-dniową i dotarł aż w okolice 100-dniowej. Wydaje się, że to są okolice mniej więcej 50% całej przeceny. Jeżeli policzymy od tego szczytu z maja, no to mamy mniej więcej połowę, dokładnie dotarliśmy w okolice połowy tej całej fali spadkowej. No i wydaje się, że tutaj może dojść do jakiejś korekty pierwszych problemów popytu. I stąd jakby też potwierdzenie, że to może być jakiś ruch powrotny nawet w okolice średniej 50-dniowej przed kontynuacją wzrostów. Kolejny indeks, to już przechodzimy tutaj do polskiego rynku, WIG. Oczywiście w zeszłym miesiącu mówiliśmy o tym, że mamy czytelną pięciofalową strukturę spadkową i przygotowanie pod ewentualną korektę w średnią, w okolice średniej 50-dniowej, a może nawet wyłamanie tych maksimów z końca sierpnia. No i mamy podejście w te okolice. Rynek bardzo ładnie wybronił przede wszystkim lukę i połowę tego czarnego korpusu z 22 września, to była jakaś obrona, proszę zobaczyć, że tutaj nie udało się tego domknąć. Rynek wykonał jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i aktualnie dochodzi w okolice no jakichś pierwszych poważnych oporów. Mam tu na myśli te maksima z końca sierpnia oraz średnio przede wszystkim studniową. Więc tutaj również to się wpisuje jakby w ogólnorynkową tendencję, ale zarówno na DAX-ie, czy na Nasdaq 100, czy na S&P 500, że tutaj mogą się pojawić pierwsze problemy. Ale generalnie, no oczywiście, no nic nie rośnie jednostajnie, więc korekta jest częścią trendu. Być może na razie rozpatrujemy, że ewentualna przecena będzie korektą w ramach nowego trendu wzrostowego, więc tutaj również ewentualne spadki póki co będziemy rozpatrywać w charakterze ruchu powrotnego w okolice średniej 50-dniowej przed kontynuacją wzrostów. Następne wykresy to SWIG 80 i MWIG 40. Może zatrzymamy się przy tym drugim. To, co się rzuca w oczy, to to, że jeżeli porównamy teraz MWIG 40 z WIG-iem, to proszę zobaczyć, że WIG już jest w okolicy tych maksimów z końca sierpnia, a MWIG 40 jest jednak mimo wszystko poniżej tych poziomów, może ja tutaj to zaznaczę. Jest zdecydowanie poniżej tych poziomów. Więc po tej wcześniejszej sile, która była efektem tego, że MWIG 40 nie wyłamał tych minimów z pierwszej połowy sierpnia, no mamy teraz lekką słabość. No i generalnie to jest dla nas sygnałem, że jeszcze ta sytuacja na rynku się do końca nie znormalizowała, więc tutaj potrzebna jest jakaś korekta, być może jeszcze miesiąc na potwierdzenie sytuacji rynkowej. I ostatni wykres, WIG banki, a właściwie ta siła, o której mówiliśmy, tutaj mamy porównanie, pierwszy wykres na górze to jest WIG banki, poniżej mamy WIG 20, no i proszę zobaczyć, że ta dywergencja między indeksem WIG 20 a WIG banki, czyli siła banków, rzeczywiście zapłaciła. To znaczy mieliśmy silny ruch wzrostowy, który oczekiwaliśmy. No i proszę zobaczyć, że WIG banki jest wciąż silniejszym indeksem niż WIG 20, gdyż już naruszył te maksima z końca sierpnia 2011, więc to jest bardzo, bardzo dobry sygnał, dotarł indeks w okolice średniej 100-dniowej, więc to również wpisuje się w jakiś obraz potencjalnej korekty.
Podsumowując wszystko, generalnie mamy pierwszy poważny impuls wzrostowy od tej traumatycznej przeceny. I te wzrosty są na tyle silne, że mogą być próbą ustanowienia zmiany trendu, nawet mieć taki charakter. Niestety, no tu oczywiście już można próbować jakieś dokonywać zakupów, ale na poważne zakupy jest jeszcze zbyt wcześnie. Musimy poczekać na jakąś korektę oraz ponowienie wzrostów i dopiero wtedy będziemy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście te wzrosty, z jakimi mamy teraz do czynienia, są zmianą trendu na wzrostowy, czy też tylko korektą w trendzie spadkowym. Na razie wydaje się, że jest to ten pierwszy wariant, więc musimy odczekać jeszcze w listopad i prawdopodobnie na święta, czyli w grudniu, wraz z zakupami choinkowymi będziemy mogli przystąpić do jakichś poważniejszych zakupów akcji, a na razie musimy się uzbroić w cierpliwość. Już można zacząć poważnie obserwować rynek, co przyniesie przyszłość, ponieważ sytuacja na rynku rozwija się dość pozytywnie. No i czekamy do następnego miesiąca. Dziękuję za uwagę, to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Widzimy się za miesiąc. No i tradycyjnie pozytywnie nastawieni czekamy, cierpliwie czekamy. Pamiętaj, w inwestowaniu liczy się samodzielność. Nikt nie wie lepiej od Ciebie, ile warte są Twoje pieniądze.